Powiedzmy, że mamy daną parę prostych równoległych. To będą moje proste, równoległe. I mamy trzecią prostą, która przecina tę parę. Nazwiemy ją sieczną. Czyli wiemy, że te dwie proste są równoległe. Możemy to zaznaczyć w ten sposób. No i teraz mamy tutaj pewne dane. Wiemy, że miara tego kąta tutaj jest równa 9x. Dodać 88 stopni. A miara tego kąta tutaj jest równa 6x dodać 182 stopnie. No i teraz pytanie, czy mając do dyspozycji te dwie dane, jesteśmy w stanie znaleźć miary tych kątów? Zachęcam Cię do zatrzymania tworzenia filmu i podjęcia samodzielnej próby rozwiązania tego zadania. Ewentualnie potem możesz wrócić i obejrzeć, jak ja to rozwiązuję. No, ja to rozwiążę w ten sposób. Zauważa najpierw, że jak mamy parę prostych równoległych, przeciętych sieczną, to są pewne kąty, tak zwane odpowiadające, które są sobie równe. I na przykład ten kąt i ten to są kąty odpowiadające. One leżą po tej samej stronie siecznej i po tej samej stronie. W tej samej stronie prostej spośród tej pary prostych równoległych. Czyli te kąty są odpowiadające, ponieważ proste są równoległe, to te kąty muszą być równe. Czyli tutaj też mamy kąt taki sam jak tutaj. No a teraz ten kąt zielony i ten kąt pomarańczowy tutaj w tym miejscu, to są kąty przyległe. Przyległe to znaczy, że mają wspólne ramię, a pozostałe dwa ramiona tych kątów leżą na jednej prostej. Czyli miary tych kątów sumują się do, do 180 stopni. Czyli widzimy, że mamy taki warunek, że 6x dodać 182 stopnie, dodać 9x plus 88 stopni, to jest miara tego kąta, bo jest taka sama jak miara tego kąta, bo to są kąty odpowiadające. No to w sumie ma dawać 180 stopni, ponieważ te dwa kąty to są kąty przyległe. I widzimy, że z tego równania będziemy w stanie wyznaczyć x, bo mamy jedno równanie na jedną niewiadomą. Tutaj możemy te wyraz do siebie dodać, czyli będziemy mieli 15x. To też możemy do siebie dodać. 182 dodać 8 to jest 190. Jeszcze dodać 80 to będzie 270. 270 stopni. To będzie równe 180 stopni. Teraz muszę od obu stron Odjąć 270 stopni, wtedy po lewej stronie zostanie mi już tylko 15x, a po prawej zostanie mi 180 stopni, odjąć 270 stopni, czyli minus 90 stopni. Teraz wystarczy podzielić obie strony przez 15, żeby obliczyć ostatecznie wartość x. 90 podzielone przez 15 to będzie 6, tak? 6 razy 10 to jest 60, 6 razy 5 to jest 30, razem 90, tak? Czyli to będą minus 6 stopni. No to obliczyłem wartość x, ale miałem wyznaczyć miary tych kątów. No więc wystarczy teraz wstawić tę wartość x i obliczyć jaka jest miara każdego z tych kątów. Zacznijmy od tego pomarańczowego kąta. 9 razy minus 6 to jest minus 54, czyli tu miałem minus 54 stopnie. Dodać 88 stopni. To będzie razem 88 odjąć 54 to będzie 34, 34 stopnie to jest miara tego pomarańczowego kąta. Czyli tutaj też mam 34 stopnie, przypominam, nawet skorzystaliśmy z tego warunku, że ten kąt jest taki sam jak ten. No a tutaj jest kąt, no mógłbym teraz skorzystać z tego, że to są kąty dopełniające, i po prostu o 180 odjąć to. Ale spróbujmy również zrobić to w ten sposób, że wstawimy tutaj x. -a. Czyli 6 razy minus 6 to będzie minus 36 stopni. Dodać 182 stopnie. To będzie razem. Od 182 odejmę 6, to mi zostanie 176. I jeszcze odejmę 30, to mi zostanie 146. 146 stopni. To jest miara zielonego kąta. No i zauważmy, że możemy teraz. Wyznaczyć miary pozostałych kątów na tym rysunku, no bo ten kąt i ten, który teraz zaznaczę, to są kąty wierzchołkowe. To jest para kątów wierzchołkowych, czyli ich miary muszą być takie same, czyli tutaj też mamy 146 stopni. No i teraz dalej. Ten kąt i ten, który tutaj zaznaczę, to są kąty odpowiadające, czyli mają taką samą miarę, czyli tutaj mamy 146 stopni. Teraz ten kąt z tym, który zaznaczyłem przed chwilą, to są kąty wierzchołkowe, czyli mają taką samą miarę. No i wreszcie tutaj mamy również pomarańczowy kąt, bo razem z tym pomarańczowym to tworzą parę kątów wierzchołkowych, czyli tutaj mamy 34 stopnie i tutaj mamy 34 stopnie. Dlatego, że każda tutaj para kątów, które leżą obok siebie, to są kąty przyległe, czyli się muszą sumować, sumować do 180 stopni, rzeczywiście się sumują. 34 plus 146 to będzie 180. Widzimy, że wszystko się zgadza. Wyznaczyliśmy wszystkie kąty na tym rysunku.